Ustecki Osir w tegoroczny sezon chce wejść z wielkim przytupem. Okazją do tego jest jarmark majowy, który trwa przez pierwszy weekend maja. Organizatorzy zapewniają, że atrakcji nie zabraknie dla nikogo. Każdy znajdzie ofertę dla siebie. Odbędzie się tradycyjna giełda kwiatów, oczywiście w tym roku ze względu na pandemię, ze ścisłym zachowaniem reżimu sanitarnego. Oprócz giełdy odbędą się również animacje dla dzieci od godziny 11. Serdecznie zapraszamy. Będzie m.in. fajny, duży dart piłkarski, który cieszył się dużą popularnością wśród najmłodszych podczas lata. Odbędzie się również także taneczna eskapada z Sylwią Mikę, czyli zumba, która będzie trzeciego dnia. Jedną z największych atrakcji jarmarku majowego będzie turniej piłki nożnej. W jego ramach zagra ponad 400 zawodników z terenu całej Polski. W Uscenie odbędą się jednak huczne obchody świąt majowych. Uroczystości będą miały charakter kameralny. Jeśli chodzi o święto Konstytucji 3 maja, uroczystości odbędą się w ograniczonym zakresie przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego na ulicy Armii Krajowej w Przewłoce. Kwiaty złożą 3 delegacje. Samorządowcy z miasta, a także gminy oraz żołnierze kwiaty składać będą osobno w wyznaczonych godzinach. Nie odbędzie się także tradycyjne święto flagi. Ustka jednak została przystrojona w biało-czerwone barwy.